gdy Izraelici weszli do ziemi obiecanej, to napotkali takie miasto, które nazywało się Jerycho, i Bóg kazał im to miasto zniszczyć. Kapłani mieli wziąć Arkę Przymierza na swoje ramiona. Przed tymi kapłanami szło 7 innych kapłanów z 7 trąbami. I każdego dnia jeden raz okrążali to miasto. I tak przez 7 dni. 7 dnia musieli 7 razy obejrzeć to miasto, aż zatrąbić później wrogi i mury runęły. O Matce Najświętszej mówimy, że jest Arką Przymierza. Że w godzinkach w litanii, ale dlatego, że ona niosła w swoim łonie Jezusa, pod swoim sercem, w swoim sercu niosła Jezusa i niesie Jezusa. Dlatego jest Arką, miejscem, gdzie spoczywa Bóg. I może są takie sytuacje, masz takie Jerycho w swoim życiu, a to Jerycho jest obrazem grzechu, które trudno ci pokonać. Że próbowałeś się wspiąć na te mury, żeby to zniszczyć i zawsze padałeś. Tyle razy już próbowałeś, wysilałeś swoją wolę i się nie udało. To chcemy ci zaproponować, żebyś okrążał to miasto twojego grzechu, może twoich nałogów, zniewoleń, trudności, różańcem. Razem z Arką Przymierza, którą jest Maryja. Okrążaj każdego dnia jeden raz. I tak cierpliwie, i cierpliwie, i cierpliwie, aż mury runą. I zobaczysz, i doświadczysz, bo chrześcijaństwo, tak ojcze mówisz, zawsze jest doświadczeniem, doświadczysz, że Bóg zbawia dziś. Nawiązanie do tego, co Tomasz mówisz, kiedyś ktoś mi powiedział, że diabeł się boi różańca, że grzech się boi różańca, że miasto grzechu boi się różańca, że tak naprawdę na demony to jak kulomiot czy karabin maszynowy, to różaniec jest najskuteczniejszą bronią. Jeżeli do tego różańca czy dziesiątki różańca dołożysz, Ojcze nasz, zdrowaś pod Twoją bronę i tą modlitwę z Maryją ratuj człowieka, na pewno oczyści się przestrzeń z grzechu, z kusiciela, z demonów. Poczujesz się po prostu wyzwolony, bo jest przy Tobie ta Arka Przymierza, która nosi Jezusa, i Ty go też poniesiesz. Maryja, nasza Matka.